No to jest determinacja wstać w 3:30, żeby przyjechać po raz czwarty do Łodzi. Chciałem pokazać tu obrazy. 30 obrazów namalowałem, dedykując je sile łódzkich kobiet, które to miasto właściwie stworzyły. I to zrobiłem. To są obrazy, które 5 września zawisły na ulicach Łodzi, na słupach. W tym moim malowaniu nie ma epatowania jakąś taką powierzchowną kobiecością, tylko jest siła brył, siła złożenia 3-4 plam. I mimo że one są takie proste i ordynarne, to właściwie są czułe i delikatne. No ja nie mam dylematu, że moje prace nie przetrwają w formie podstawowej, tam 200 lat. Natomiast jest w moim myśleniu waga drogi, którą człowiek przebywa, waga spotkań, które doświadcza. I to absolutnie idealny ekwiwalent i bynajmniej nie zakwalifikowałbym swojego malowania i pokazywania na słupie jako sztuki efemerycznej, bo ona, jeśli się zdarzy, jeśli będę miał szczęście i zasłużę, to niektóre obrazy zaklejone mogą mieć bardziej sprawczą moc w tej, tworząc taką sytuację i choćby generując żal, czy choćby generując takie pytanie, niż te dobrze zakonserwowane, owinięte folią, położone w magazynie, w muzeum. Nigdy nie wiemy, gdzie jest centrum świata. Wiemy natomiast, że tam jest, gdzie się dzieją rzeczy ważne. Mnie się podoba ta forma człowieka, który jest dłużnikiem. Powinniśmy dziękować i mieć świadomość, że jesteśmy dłużnikami innych. Takie warsztaty to jest po prostu jeden zwraca coś drugiemu, co dostał. Gdyby mi mój profesor Sasim w liceum plastycznym nie powiedział, że zrobiłem najlepszy rysunek, a to był bardzo słaby rysunek, to bym nie był artystą. Więc to jest taka ładna zwrotna, że zwraca się coś, jest czas brania, a potem jest też czas zwracania. Jeśli w takiej formie mogę kogoś zarazić swoim bezkompromisowym byciem malarzem czy tego typu sztuką, ja to robię. Tak uczę od 30 lat studentów, żeby wychodzili, żeby ryzykowali, żeby się nie bali. Tak pamiętam o swoich, niektórych moich nauczycielach, którzy mnie po prostu tego uczyli może między słowami.